deska ładna. Deska jest ładna. Coś, to jest jakaś zrenówka, czy co? W środku jest ładny, prawda? Ten lewarek tylko ma taki. Polskie, myśli pan, to jest? Tak. Francuski samochód? Nie wiadomo, ale niektórzy twierdzą, że to Polonez. I takie wody produkują. W Trójmieście. W Warszawie. W Warszawie? Jaki dowód jest panowie? Podobno Polonez. Polski? Tak. To zmieszczenie jest ciekawe wewnątrz. Ty znasz. Tak, ale na licencji francuskiej. To jest karoseria, wszystko nasze to jest. Polony są nasze. Polony? Polony, tak. No nie, bo znak jest na FSO wygląda. Tak. Z przodu. Nieprawdopodobnie. To jest Polony, spodoba się. No więc właśnie patrzę, owszem, podoba mi się, bardzo ładnie. A jest Polony? Mhm. Widzi pan kwiatowskie felgi, w le... z przodu jest FSO. Nieprawdopodobnie. To nasz? Nasz. Naprawdę? No, naprawdę, no. Ale kawałek samochodu zawili już, trzeba przyznać. No, Polony rzeczywiście. Produkcja samochodów. Jedna z najbardziej skomplikowanych we współczesnym przemyśle. Kilkanaście tysięcy części. Wielka precyzja. Gdy w 1948 roku podjęto decyzję o budowie fabryki samochodów osobowych w Warszawie, nie mieliśmy w tej dziedzinie prawie żadnych doświadczeń. Rok 1951. FSO opuszcza pierwsza Warszawa na licencji radzieckiej. To był czas nauki, gromadzenia doświadczeń. Potem była syrena własnej konstrukcji, następnie Fiat 125P. Każdy model ulega systematycznej modernizacji. To niezbędna walka o istnienie na światowych rynkach, o własny rozwój. Rok 1974. Zapada decyzja. Będzie polski nowy samochód, produkowany równolegle z Fiatem 125P. Jako nasz model, jedynie z FSO. To oznacza gruntowne unowocześnienie fabryki. Przebudowa, prawdziwy majstersztyk organizacyjny. Przygotowanie miejsca pod nowe linie montażowe bez naruszenia rytmu dotychczasowej produkcji. I tylko 3 tygodnie. Podczas przerwy urlopowej załogi dokonano podstawowej adaptacji i rozbudowy hal fabrycznych. Wspaniała współpraca kilkunastu przedsiębiorstw specjalistycznych, własnych ekip remontowych. I sukces polskich konstruktorów. Do proponowanej przez świata wersji nowego modelu wnoszą własne, oryginalne rozwiązania. Eliminują konieczność zakupu kilkudziesięciu kosztownych licencji. Kształt Poloneza – dzieło włosko-polskiego zespołu stylistów. Ostateczną wersję oparto na koncepcji doświadczalnego modelu 1100 Coupé z Ośrodka Badań Rozwojowych FSO.
Załoga fabryki poznaje najnowsze maszyny, najnowocześniejsze technologie. Pokonuje kolejne progi trudności. Pierwsze próby zmodernizowanego silnika. Mniejsze zużycie paliwa, czystsze spaliny, lepsze smarowanie. Ulepszone zespoły pomyślnie przechodzą kolejne sprawdziany. Tłocznia. Gigantyczny obiekt. Nowoczesność najwyższej marki w skali światowej. Tu stalowe blachy przybierają kształty poloneza. Komputery sterują scalaniem samochodu. Automaty i roboty zastępują człowieka, który wyznacza zadania, przygotowuje modele, dyktuje rytm produkcji. We'll be right back.
Produkcja toczy się już normalnym rytmem. Najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, linie technologiczne dadzą w efekcie nowoczesny wyrób.